witam serdecznie z tej strony. Kolejny dzień i dzisiaj, moi drodzy, jedziemy z Łukaszem na nadmorze. Jak się ta miejscowość nazywa? Cambersands. Cambersands. I tam będziemy sobie poszukiwali funciaków i pierścionków. Także mała zmiana na kanale, znaczy mała zmiana. Odskocznia od tamizy, od tego wszystkiego. Chociaż w poprzednim odcinku widzieliście tego srebrnego denara. Także miejmy nadzieję, że dzisiaj złoto będzie angielskie. Także jedziemy. Jestem na miejscu, morze jest ekstremalnie wzburzone, jest ekstremalny wiatr i miejmy nadzieję, że tutaj coś w tym piachu znajdziemy, że może tutaj coś wypłukało. Ja nie wiem, ale chyba jest niemożliwe, żeby tutaj dotarły fale, więc zobaczymy, co tu będzie. Przepisy odnośnie wydm nad angielskim morzem. Nie kopać large holes or tunnels. Ale kopać normalnie można. Idziemy na wydmy, bo ponoć tutaj się dzieje na tych wydmach. Jest pierwszy pieniążek. I pierwszy pieniążek to 5 centów. No to mamy już 25 groszy. Jest dobrze. Zobaczcie, jak to super wygląda. Piaseczek se idzie. Tu raczej nic nie znajdziemy, ale idziemy zobaczyć, bo tam mogą się jakieś żywiątka zachować, bo dość duży odpływ był i może w takich szczelinach gdzieś się jakieś ryby ostały, to popatrzymy. No tutaj sygnałów nie ma w ogóle, jedynie kamienie magnetyczne, ale no przynajmniej widzę jakiś ten angielski kanał, czyli tam może północne z południowym się chyba łączy, czy jakoś tak. A tu mam roślinkę dziwną, zobaczcie ją z bliska. Patrzcie, graby w golfa. Oj, nie udało się. Teraz ja. Ja podbiłem ją. Dawaj. Dawaj, dawaj. A potem cewka połamana, nie? Jej, dawaj, dawaj. Wygląda jak placę, nie ten. I znowu szukam miejscówki. Jestem koło Bermondsey, tylko po drugiej stronie i staram się znaleźć jakieś miejsce, gdzie będzie małe zapiaszczenie, bo tak jak tutaj widzicie na dołączonym obrazku, tego żwiru jest zbyt dużo, żeby cokolwiek z tego było. Tam widzę przed sobą miejsce, gdzie być może tego żwiru będzie o wiele mniej. Zobaczmy. Tak to wygląda tutaj. Nie ma szans nic znaleźć, ale tam jest, naprzeciwko mnie jest dużo drewna starego, wychodzi jakichś starych pomostów, czegoś takiego. O, tu jest od razu mniej tego i jakoś to może tutaj będzie, na pewno lepiej aniżeli tam. O wiele lepiej na pewno. Ta miejscówka, no niestety bez magnesowania, a nie mam ze sobą magnesu neodymowego. No to będzie katorga. Ja cokolwiek, jak tu się cokolwiek znajdzie w tym żelazie, to będzie ekstremalnie, nie wiem. No znajdźcie w czymś takim monetę. Cewka mała, ale no wystarczy się zatrzymać byle gdzie i gwóźdź na gwoździu. Spróbujemy. Tu jest jakieś ciemniejsze. Spróbujmy tutaj. No niby wyhaczyłem miejscówkę tutaj przed wami, którą widzicie, ale 15 minut i niestety sam ołów. Ta moneta jest moja. Kulka ołowiana i jakieś tam fragmenty, kurde, z miedzi, z ołowi, bez sensu zmienią miejscówkę. Znalazłem pakunek z bananami, z pomarańczą. Ciekawe, będzie wyżerka. Słuchajcie, tamiza was nakarmi, telefon wam da. O,
taki telefon. Co to jest? Nokia. Connecting people. Nie byle jakie warzywka, tylko kokosy, bananki, cebulka, jak u Polaków. Cebularze i cytrynka. Boże, pomarańczka. Można? Można. I zadzwonimy po jeszcze. Jesteśmy na Bermenzi. Przyjechaliśmy tutaj na stary port. Raczej stary port. Jakieś pozostałości po czymś. I poszukamy dzisiaj tutaj jeszcze tego dnia. No i szukam w takim badziewiu. Znalazłem już kilka kulek ołowianych. Jakieś pi. A tu teraz mam fajną plombę. Bardzo fajna plomba i ja ją całą zachowam, bo to już jest stare, na pewno. Pamiętam, że w Półtusku podobno znalazłem. Tam były piękne, wyrysowane jakieś godła, jakieś coś tam. To trzeba będzie podczyścić, zobaczyć. Jest ze mną Adaś i jesteśmy gdzie? Niedaleko Windsor. Niedaleko Windsor, na takim pięknym pastwisku. I są to inne poszukiwania od tych wszystkich, z tego względu, że tutaj przynajmniej detektor da się dostroić na tym polu i jest zupełnie inna ziemia, nie ma takiej gliny, albo być może z racji tego, że tu jest tyle tych korzeni, to nie ma tej gliny i jest taki fajny, nie wiem jak to nazwać, zaraz zresztą zobaczycie i tutaj Adaś ma pierwszy sygnał. No niestety wycieruch, co ci to przypomina? Mi? Wiesz co, w tym momencie One Penny. One Penny. I zobaczcie jaka tu jest fajna ziemia. Czy jest to troszeczkę gliniaste, ale nie jest to takie dziadostwo jak na poprzednich polach, na których byłem. Jest to trochę kleiste, ale dostroić do tego wykrywać się da. Tam jest Adaś, a mi tutaj teraz wyszła korona. Bardzo ładna korona. Z miedziuchy. Gdzie ona jest? Tutaj. Moi drodzy, widzicie teraz z bliska jakiś żagiel tutaj, czy coś takiego. Cholera wie co to jest. Dajcie znać w komentarzach, może wiecie, ale no widać, mi to przypomina z wyglądu i z ciężaru srebrnego denara, tylko wytartego ekstremalnie, nie? Gratulacje. Nie jestem nic w stanie powiedzieć o tej monecie. No nie jestem. Wycieruch, zgięty. Masakra. Tam jest dziurka, a tutaj jest chyba pierścionek. Chyba, bo głowy sobie uciąć nie dam. Lekki jakiś stop. Nie wiem co to. Miedziucha? Może aluminiowy? Kiwie. Zobaczymy później. No, po czyszczeniu tutaj się dowiem co to jest, bo na razie to widać tylko pogiętą blaszkę, ale to jest chyba srebro. Tak mi się wydaje. Zobaczymy po czyszczeniu co z tego wyjdzie. Moi drodzy, korzystając z okazji, chciałbym Was serdecznie zaprosić na stronę www.odince.pl w nowej odsłonie. Tak jak widzicie, ta szata graficzna jest tutaj bardzo dobrze wykonana. Wielkie dzięki dla mojego programisty, dla mojego wykonawcy tej strony. Serdecznie mu dziękuję za nią. No i jest to strona, jest to mój sklep internetowy, na którym można zakupić detektory, jakiś sprzęt, akcesoria do poszukiwań. Jest tutaj również blog, na którym będą się pojawiały wpisy. Pierwszym moim wpisem jest to, kim jestem i projekt Tamiza. Będę tutaj starał się zamieszczać jakieś takie dodatkowe informacje o tym wszystkim. Kolejna sprawa. Są tutaj zawsze wrzucane nowe odcinki na tą stronę i z dziennika Odyna i normalnie z kanału Odyn. Być może się tu jeszcze coś więcej pojawi. I z racji tego, że moi drodzy, są piękne jakieś tam, jak to się nazywa, oferty, z racji tego, że był i Black Friday i proszę Was idą święta. I na przykład do Multi Amphibio dodawana jest teraz nie pinpointer, tylko Pulse Dive za 800 zł za darmo. Taki jest, proszę Was, taka jest promocja na End of the Year, jakoś tak to nazwała Nocta, także takie coś mogę Wam zaoferować. Ponadto wszystkie te inne detektory, które tutaj widzicie. Sklep naprawdę mi się bardzo podoba. Jeszcze raz podziękuję Hopu, który odwalił kawał
zarąbistej roboty. Patrzcie, jak się tutaj to wszystko rusza. Ta szata jest tak naprawdę piękna. Tutaj jak się postarał, jakieś aureliusy po denary w ziemi, jak się przewija to w dół, powstawia jakieś miecze. Naprawdę nowa odsłona. Także ja się bardzo cieszę i serdecznie was jeszcze tutaj raz zapraszam. Jest już kolejny dzień i tak się zastanawiałem, czy wam w ogóle pokazać podsumowanie tego dnia. No zobaczcie. Brakło jeszcze 10 pi, 10 eurocentów i czegoś tam jeszcze. Jedyny fajny fant to ta plomba, którą widzieliście, klocil i te kulki muszkietowe. A tak to no strasznie, no nie wypał. Nie sądziłem, że będzie tyle takich jałowych wypadów na tamizę, ale no trzeba trafić po prostu na miejscówkę. Tyle, takie krótkie podsumowanie. Znowu taki jałowy wypad, ale kto nie próbuje, ten nie ma. Ryzyko daje szansę. Zaryzykowałem i polazłem na miejscówki, na których nie chodziłem. Niestety się nie udało, ale no jakbym cały czas łaził po tej jednej miejscówce, no chociaż jakbym łaził, to bym pewnie znalazł coś fajnego, ale trzeba było spróbować gdzie indziej. Dobra, moi drodzy, z mojej strony to wszystko. Jak się podobało, to zostawić pierdoły. Nie zawsze znajduje się nie wiadomo jakie skarby, chociaż to pewnie możecie mi zarzucić, że praktycznie niektórzy, że praktycznie nic tutaj fajnego nie znalazłem w Anglii, ale no przynajmniej wiecie, jak się już to je. Ja już też wiem. Miałem większe, że tak powiem, nadzieje i przeczucia odnośnie poszukiwań, ale znajduje się takie, a nie inne rzeczy. Trzeba iść dalej. Z mojej strony to wszystko, także trzymajcie się. Cześć.